Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym bardzie na W58 i będziemy po raz kolejny klikać sobie lochy. Ja to dla was nagrywam w piątek, także równy tydzień temu coś tutaj klikaliśmy, no bo był ten event epicki, ja tam na streamku to robiłem, potem w sobotę dostaliście zapis, no i tym razem będzie to samo, ja to nagrywam w piątek, natomiast wy to dostaniecie w sobotę, więc powiedzmy, że tam niecały jeden dzień później, no i zobaczymy, jak ten bard będzie sobie radził, dlatego że tutaj przez ten tydzień, no wiadomo, sporo się pozmieniało, runki poszły do góry, zaraz wam to też pokażę i tu zdecydowanie procenty na lochy również poszły do góry. Mamy Oktoberfest, zaczyna się to dopiero, dzisiaj mamy pierwszy dzień, no bo tak jak mówię, piątek, głównie tutaj event Golda, więc na pewno bardzo dobrze będzie to jak najlepiej wykorzystać, no i tych leveli troszeczkę podbić. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na waszych postaciach. Mamy Oktoberfest, mamy darmowe piwa przez 3 dni, mamy również no, event Golda tak naprawdę najbardziej, który jest pożyteczny, że tak powiem, dla nas, no bo nie dość, że darmowa awka, no to jeszcze dodatkowy Gold i to bardzo duży, także myślę, że przez ten event można naprawdę fajnie swoje postacie zboostować. Dobra, co tu w ogóle ciekawego się zadziało? Przede wszystkim arenka, w tym momencie mamy już 20, prawie 2 oktiliony runek, więc tak to wygląda. Jeszcze mi brakuje tylko jednej ulepy. Dzisiaj mi poleciała przedostatnia, także tutaj jeszcze ulepa na pułapkę i będziemy mieć już wszystko ozłocone, wszystko przyspieszone i będziemy mogli nasze platynki ubierać. No tu ostatnio bardzo dużo skipu swoją drogą mi poleciało, więc te runki się zboostowały. No i co za tym idzie, dostaliśmy fajnego boosta do runek w broni, dlatego że po ostatnim evencie epickim miałem tu około 12-13%, natomiast teraz jak widzicie u pachołków mam po 16%, to już sobie pozmieniałem przed odcinkiem. No i tu przed odcinkiem znalazłem 17% w sklepie właśnie dla naszej postaci, więc mogę to jak najbardziej kupić. 17% to jest w ogóle max, jaki mogę mieć w tym momencie na broni, więc no tak jak mówię, zdecydowanie to sobie wykorzystamy, już mamy 17, no i na pewno to pomoże w lochach. Ja tu w międzyczasie oczywiście odpalę SF Toolsa, żeby sprawdzić procenty, jak już jakby wymienię te runki, rozumiecie? No i pokażę wam jeszcze, co tutaj się zadziało, no bo jednak tydzień nie było odcinka z tego barda około, więc zdecydowanie no troszkę się tu porobiło, nie? Zwłaszcza, że to jest jeszcze ten etap, że codziennie tak naprawdę coś się dzieje. Dobra, tutaj sobie zeskanowaliśmy postać, odpalimy sobie SF Toolsa, no i pokazuję wam, więc runki już wiecie, w tym momencie aurę mamy 6, niedługo będzie, za 2 dni w sumie będzie 7, tak więc tak to po prostu wygląda, tu jakaś podka, na szczęście to w ogóle możemy sprzedać, to trzymam do wiedźmy, więc na razie niech będzie. Także no, w karczmie tu w sumie za wiele się nie zadziało. Tutaj tak samo, mamy wreszcie pierwszy czar, czar na piwko. Ja tutaj ekwipunek do awki zaczarowałem. Spoko, nie? W sensie z racji tego, że już planowałem od dawna ten odcinek dla was nagrać w piątek, to troszeczkę bardziej bym liczył na to, żeby poleciał jakiś czar na broń czy też na rękawice, ale ten czar na piwko to jest, powiedzmy, takie top 3 tych czarów, także to jest, też jest jak najbardziej ok. W ogóle bardzo fajnie idzie ten serwer swoją drogą, w sensie strasznie tu szybko te ulepy łapiemy, fajny czar na początek, także wygląda to, powiedzmy, naprawdę ok. Tu w ogóle nieśmiertelkę jeszcze mogę kupić, skoro i tak nam się pojawiła, więc no, tak to po prostu, jeżeli chodzi o wiedźmy, wygląda, także no, już z każdym kolejnym czarem będziemy ich dostawać, będziemy je coraz szybciej otrzymywać. Pupile, to co was pewnie najbardziej ciekawi, pupile w tym momencie, tak, wszystko połapałem, co w ogóle mogłem przez ten ostatni tydzień, który teraz jakby już kończymy, że tak powiem, także wszystko, co miałem do złapania, to połapałem, tutaj tego delświna w końcu siedmiornicę, tego żarłacza i tak dalej, więc jak widzicie pupile wyglądają tak, no i teraz od chyba wtorku, jak się nie mylę, w ogóle nie klikałem środowisk. Zrobimy to teraz, też na pewno dostaniemy jakiegoś expa, wszystko to połapę w kolejnym tygodniu. Dlaczego tego nie robiłem? Ano dlatego, że po prostu, jak pewnie wiecie, mamy event pupili, no i za każde pokonane środowisko dostaniemy zamiast jednego owocka to 3, więc warto było po prostu z tym poczekać, dlatego że tutaj tego toperza to, a nie, jeszcze ubiłem, ok, no to już ryź nam tylko i wyłącznie został. Mamy w ogóle trenera, którego? Trenera 9 już mamy, też tam podbiłem trochę właśnie myśląc o tym odcinku, tu mi się serce buduje, mamy też event dusz, więc pewnie tych dusz troszkę wleci, no ale mówię, tutaj z myślą o tym odcinku, bo chyba ostatnio miałem 7, jak dobrze pamiętam, także no troszkę
też poszło to do góry. Dobra, więc super, pokonałem w sumie dwa środowiska. Rysia pokonam bardzo możliwe, że jutro, albo tam maksymalnie pojutrze, więc tu już będziemy pierwsze przejścia robić też dzięki temu. Chociaż no tu nie mam dwóch pupili złapanych, to może się po prostu wstrzymam aż do tego czwartku i wtedy kliknę. Może jak tam poza odcinkiem to wam zapiszę, nie wiem. No ale na pewno w ogóle za tydzień też jest event pupili, więc bardzo, bardzo mocno nam to wszystko zboostuje. Dlatego też jakby mając nakarmionego na przykład tego zębika, czy w ogóle każdego innego pupila o wiele mniej, bo już dzisiaj jak widzicie porobiłem walki i pokarmiłem, no to nie miałem tutaj okazji tego pokonać. Tu mamy wtorkowa noc, tu mamy środowa noc, także jeszcze nie było opcji. No a dzięki temu eventowi już to wszystko sobie za tydzień połapiemy, w sensie w przyszłym tygodniu. Dobra, lecimy dalej, teraz mamy lisorożca. On jeszcze powinien paść, tak mi się przynajmniej wydaje, dokładnie. Więc super, tego lisorożca sobie też na pewno złapiemy w środową noc. Potem mamy ptasia. Ptasia nie wiem szczerze, czy już ubiję. Możemy zobaczyć. 83 poziom tej dzynki, ale nie, tutaj chyba jeszcze nie. No ale na pewno do niedzieli jeszcze jakieś tam środowiska padną, nie? Na razie poubijamy to, co jesteśmy w stanie ubić na pewno. Dobra, kamolak, wtorkowa noc. Okej, tutaj bez problemu. Lisowilka raczej też powinniśmy dokładnie jeszcze ubić. Wbiliśmy dzięki temu 284 level. No i tutaj wyki jadło, no to już będę musiał tego ponika jeszcze bardziej podkarmić i tutaj połapać po prostu te pupilki. Dobra, lecimy dalej. Tym kogieniutem też raczej ubiję jeszcze z jednego albo dwa, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu go możemy podkarmić, to jest znowu środowa noc, no i my mamy przepałkę, to jest bodajże czwartek, ale raczej dokładnie też ją ubijemy. Super, ok, czyli ten kogut nam się też fajnie zboostuje. No i niestety jeżeli chodzi o wodę, to już nie jest tak kolorowo, bo tego żarłacza mamy dopiero na 20 poziomie, w ogóle nie mamy jedzonek, więc no tym żarłaczem na ten moment nic nie ubijemy. Fajnie by było dzisiaj ubić koniksa, żeby go w sobotę złapać, no ale będziemy musieli poczekać na za tydzień, dlatego że po prostu no nie wyjdzie to, nie? W sensie nie wyjdzie, bo tego żarłacza mamy na zbyt niskim poziomie. Tu jeszcze wiadomo, dzisiaj kółkiem nie kręciłem, dzisiaj jeszcze awki nie robiłem, totalnie nic, więc pewnie tych jedzonek trochę poleci, no ale na ten moment musimy to zostawić tak jak jest. Dobra, zaraz tu przejdziemy oczywiście do lochów, bo to będzie główne, jakby główny, powiedzmy, cel tego odcinka, żeby poexpić. No ale tu możemy jeszcze przelecieć, tak jak widzicie serce mi się buduje na 11, traktor już jest dyszka, no i trenera mamy na 9. Tu mi się budują kwatery na 11, twierdza już stoi 13, raczej uda mi się tą, jeżeli chodzi o surki, to po prostu dobić do maksa, więc jak się kwatery skończą, to lecę twierdzę na 14, bo tu jak wiecie chcę jak najszybciej do tej 15 dobić, zresztą przed kolejnym eventem twierdzy byłoby to na pewno dobre. Gildyjka cały czas top 1, udało nam się już zrobić wszystkie wyprawy, zrobiliśmy to bez w ogóle żadnej przerwy, nie? W sensie żadnej wyprawy nie przegraliśmy, ani nic takiego. Od powiedzmy pierwszej wyprawy do tej 50, czyli do tych 200% robiliśmy raz za razem, około 2 dziennie. Rekordu się niestety nie udało pobić z racji tego, że zrobiliśmy to dokładnie po tylu dniach, ile obecny jest rekord, więc no zrównaliśmy się tylko i wyłącznie. No ale to i tak chyba pierwszy raz w ogóle jestem w gildii od startu, która nie przegrała jeszcze żadnej wyprawy od tej pierwszej do 50. To tak swoją drogą. No i jeszcze rankingi. Widziałem pod ostatnim odcinkiem, że ktoś tam pisał, że mógłbyś pokazywać odcinki w tych odcinkach, w sensie mógłbyś pokazywać rankingi w tych odcinkach. Problem jest taki, że ja pokazuję zawsze ranking, rzadko się zdarza, że mnie pokazywał. To ostatnio to był zapis z live'a, gdzie się skupialiśmy na tym, żeby się przebrać i poekspić, więc no może dlatego nie pokazałem, no ale tak czy inaczej zazwyczaj pokazuję, więc no nie wiem o co chodzi, no ale nieważne, tak to wygląda w tym momencie. Przeważnie na koniec dnia siedzimy w tym top 10, to co już wam mówiłem tydzień temu, jak już tu zrobimy awkę i tak dalej, więc nie wygląda to tak źle. Mamy już sporo 300 plus leveli na serwerze. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, osiem, no to nie, to akurat nie tak dużo, powiedzmy. No ale troszkę już jest, jakby nie patrzeć. Tutaj berserk już koka ma 320 level w ogóle, także też ciśnie strasznie, strasznie mocno. Ile w ogóle runka? 18%, to on ma jeszcze lepszą runkę. Tutaj tak samo bulecik też bardzo fajnie tym łowcom ciśnie. Mówię to dlatego, że bulecik tam często zagląda na nasze streamki, no i mówię, jest topką tak naprawdę tego serwera, taką ścisłą. Tutaj mamy też 308 level jakiegoś łowcę demonów, no ale po prostu ranking wygląda tak, nie ma co się rozwodzić, możecie sobie sami obczaić. Gildyjnie, no to póki co jak zrobiliśmy te wyprawy, to wspinamy się tutaj na top 1. Twierdzę, nic ciekawego. Pupilki w tym momencie wyglądają też tak, no mówię, troszkę tu się wstrzymałem z pokonywaniem tych pupili, żeby tych owocków więcej dostać, no bo to jest opłacalne, nie? W sensie zobaczcie, ile my dostajemy za te środowiska, także my tutaj teraz bez problemu sobie dokarmimy już prawie wszystkie pety do tego maksymalnego poziomu i będziemy mogli robić przejścia już w niedzielę.
Także to jest na plus zdecydowanie, no ale właśnie tak jak wam mówię, teraz się troszkę wstrzymaliśmy, więc mamy 45, tu już widzę, że ktoś ma 50, także tak to generalnie wygląda. No i podziemia w tym momencie, tak, już tutaj się zatrzymałem, że tak powiem, z rozwojem, jeżeli chodzi o ten ranking, bo ciągle biję tego samego na 106 poziomie, tu już biją mocniejszych, no ale o, tu już widzę, że poskipowali pewnie jakieś serca na poziom 11, bo już no dzisiaj jest event duży, więc już pewnie tam połapali jakieś, powiedzmy, dusze, w sensie paszki dusz i tak dalej. No ale tak to po prostu wygląda. Dobra, tyle, lecimy do lochów. Tu już mi się oczywiście wczytało. Lożki mam fajne, bardzo sympatyczne, że tak powiem, także jak najbardziej to sobie klikniemy. Zaczniemy może od portalu, bo w ogóle tak, portale przez ostatnich kilka dni, przez ostatnie w ogóle 5 dni zrobiliśmy 4 portale. To też swoją drogą mogę wam popokazywać, bo tu naprawdę pięknie, piękne kryty siadały. Jeszcze co do wzmocnienia naszej postaci, to w niedzielę na streamie, bo tak jak mówiłem, ten streamek, na którym klikaliśmy tam lochy i tak dalej, no to był w piątek. Potem jeszcze w niedzielę troszeczkę się tutaj poprzebierałem. Broń sobie nową znalazłem, to też jest w ogóle różnica względem ostatniego odcinka z tego barda. Jak widzicie, na 300 ty mi poleciała i z bardzo fajnym rozrzutem, więc to było właśnie tak pod kątem jakiegoś tam ewentualnie klikania lochów za kilka dni, tak jak zresztą teraz widzicie. Tu pachołkom też chyba bronię powymieniałem, jak dobrze pamiętam. Także no jeszcze troszkę w niedzielę się powzmacniałem, co niektóre itemy, które faktycznie były takie dość stare, powymieniałem, więc to może być ewentualnie jeszcze różnica, którą możecie zauważyć pomiędzy poprzednim odcinkiem a tym. Natomiast no poprzedni odcinek i tak był już tam no dawno temu, nie, jakby nie patrzeć, no bo to było tydzień temu, także nie wszyscy muszą pamiętać, no ale dobra, tu jeszcze pokonaliśmy, no i wczoraj też nam portal siadł, więc no tak to po prostu wyglądało. Fajnie te portale siadają, zwłaszcza jak mamy wojownika, no to te kryty sprawiają, że naprawdę te portale idą super. Dobra, i teraz mamy kolejnego, to jest drugi, drugi poziom akt, nie wiem który, no ale tutaj już, no tu już zdecydowanie będziemy, a bo to jest mag w ogóle, no tak, no to z tym magiem już będą większe problemy, więc, akt drugi poziom ósmy, okej, właśnie tak się zastanawiałem, że coś mi się tam pomieszało, no ale tu z magusiem już tak szybko nie pójdzie. W każdym razie dużo tych portali w tym czasie pokonaliśmy. Zaczniemy sobie od karczmy mrocznych sobowtórów, dlatego że na nią mamy 1,5%, więc ona powinna paść naprawdę łatwo, także klikniemy ją. Potem chyba, jak się nie mylę, to czwartego też klikniemy bez problemu i dzięki temu dostaniemy łącznie 600 milionów expa, więc to nam dano naprawdę ze 3 levele, wydaje mi się, coś koło tego. Także warto od tego zacząć. Oczywiście jeszcze strefę mroku ruszymy, może jakieś tornado. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Event Wiedźmy niestety nie działa na naszym serwerze, bo działa on dopiero wtedy, gdy mamy wszystkie aktywne scrolle, czyli wszystkie te tam, wiecie, zwoje po prostu, także no jeszcze nie będziemy się mogli nim niestety cieszyć, no ale tak czy inaczej, no w sumie on jakoś bardzo na ten moment nie jest potrzebny. Jeszcze nie mamy tu nie wiadomo jak mocnych itemków, żeby... w sensie nie wiadomo jak drogi itemku, może bardziej tak, żeby tu wszystko koniecznie oddawać do Wiedźmy. Dobra, no kurde, 1,5%, nawet więcej. Jakie mam w ogóle procenty, może was ciekawić. Na wieżę mamy prawie 4%, także na pewno ją klikniemy. Na piramidę szaleństwa w roku mamy 2,5%. Na szkołę magii mamy prawie 2. Na tą karczmę mrocznych sobowtórów 1,53%. No i na hemoridor 0,74%. I na twierdzę posępnego czerepu 0,65%. I co ciekawe, na Esteros ruda ślamazarnica 0,55%. Więc może postaramy się te lochy kliknąć, nie? W sensie tu najpierw się trochę wzmocnimy, poklikamy to, na co mamy faktycznie fajne procenty. Ja tu w ogóle mam dużo golda, kurde, nie wiem, czy nie byłoby po prostu lepszym to wydać, bo ja i tak broni nie będę zmieniał, bo bronie mi dają po około 10 średnich, także no tu totalnie bezsensowny upgrade, zwłaszcza że tą obecną mamy naprawdę mocną, no i też nie wbiliśmy nie wiadomo ile leveli od ostatniej wymiany, no ale tu, no więc w sumie co za tym idzie, mogę tego golda w całości wydać na statystyki, bo czemu by nie? Dobra, i teraz lecimy. No klik. No kurde, 1,5% to jest bardzo dużo, tu widocznie, znaczy widocznie, tylko muszą jakieś kryty siąść i dokładnie tak też się wydarzyło, więc od razu możemy obejrzeć, jak to wyglądało. Pierwszy zwykły, drugi zwykły, trzeci bardzo mocny kryt, czwarty kryt, no i tutaj 120 tysięcy HP. No ale grunt, że udało się go pokonać i mamy 300 milionów expa, dobra. No i teraz tego karczmarza, tak jak mówiłem, to jest wojownik, on raczej również powinien nam paść, mam przynajmniej taką nadzieję. No tu tak samo, jakieś kryty z górnego rozrzutu i raczej bez problemu powinno to
pójść. W ogóle długi strasznie początek, no ale tu się bardzo dużo pozmieniało na tej postaci, więc chciałem wam wyjaśnić co i jak. No ale mam nadzieję, że lochów nie będziemy aż tyle klikać. Dobra, jest 286 level, no i zobaczmy jak to tu wyglądało. Tu nawet nie maksymalny poziom, no dokładnie, 3 kryty i po prostu to padło. Teraz mamy kogo? Obłudnego oszusta, to jest wiatr. Dobra, no jeszcze przeskanujemy tą postać później. No i teraz lecimy chyba od góry, czyli zaczynamy od wieży. Na wieżę, tak jak mówię, prawie 4%, więc to pada dosłownie chwilę. To też się przyda z racji tego, że mamy event golda, więc no wiecie, lepiej tego golda dostać więcej niż mniej. Dobra, coś dla Barbara plus 97, bardzo, bardzo dużo. Runkę możemy zamienić, to jest w ogóle 1%, no ale żeby mieć te 15 na pewno, to jak najbardziej możemy pozamieniać. Cyk, cyk, dobra, jest git. No i teraz czy kolejna wieża nam również padnie? Chyba tak, dokładnie. Tu kilka powinno pójść bez problemu. Mamy coś na siłę, plus 36, także również wymienimy. Okej, no tu Barbara jakiegoś boosta dostał delikatnego. Lecimy dalej. O kurde, ty, ładnie ta wieża pada. No ale to już jest w sumie powoli ten etap, gdzie będziemy się zbliżać do zamknięcia tej wieży, a mamy dopiero 88, także tu jeszcze troszkę jej porobimy. Plus 53, natomiast tracimy pancerza, ale cały czas mamy 50%, więc nie ma co, po prostu sobie wymienimy również. No duży, duży upgrade akurat idzie dla naszego Barbara. Tu możemy tego golda powrzucać znowu w tą inteligencję, żeby dobić 2300. No i dobra, lecimy dalej. Kogo teraz mamy? Teraz mamy znowu wojownika. W ogóle ci pod koniec w tej wieży to są sami wojownicy, ci przeciwnicy, także no tak to po prostu wygląda, ale dobra, poklikamy jeszcze chwilkę, zobaczymy, jeżeli nam nie padnie bardzo łatwo, to lecimy dalej. I tak pokonaliśmy chyba ze 3 piętra, więc powiedzmy, że spoko. Dobra, jeszcze nam padło i zobaczcie, znowu broń dla Barbara, bardzo fajna. Ej, to, a, bo ja chyba broni akurat dla Barbara to nie wymieniłem, bo mi nie poleciała. Wymieniłem chyba Mariuszowi i Kunegundzie. Ale dobra, 16% runka. Rozrzut, no, większy niż ten co obecny, nie jest wybitny, ale fajny, no i w ogóle 46 średnich. Także bardzo, bardzo duże jak na wojownika, więc możemy wymienić. W końcu broń dla wojownika się przydała, która nam wypadła z tej wieży, chociaż tyle, dlatego, że jak pewnie zauważyliście, wyletywała nam ciągle broń dla wojownika, no a niestety nie była jakaś wybitna. A i my tutaj w ogóle na Kunegundzie mamy buty na inteligencję. Mogę wam pokazać jeszcze jednego trika, o którym sam nie wiedziałem. Jeżeli mamy taką sytuację, że mamy taki właśnie itemek, to zakładamy go na siebie, w tym momencie tak, potem go zakładamy z powrotem i zakładamy go na Kunegundę. No i jak widzicie, teraz już jest na zręczność. Sam o tym nie wiedziałem, to mi ktoś powiedział. Tak to w ogóle od zawsze działało, jeżeli mamy tam, wiecie, jakieś postacie, które mają pomieszany ten ekwipunek. No ale no tu nie zauważyłem po prostu. Od razu zauważyłem, że są buty dla mnie, czyli dla zwiadowcy, więc od razu myślałem, że mi się to zamieni, a tak to nie działa, ale dobra, i tak te budki możemy sobie wymienić, także spoko. Cyk, cyk, teraz już możemy też klejnocik odzyskać. Dobra, tu jest 15%, czy ja mam jeszcze... A, i znowu mi się pokazały. A, one znowu są na inteligencję, tak? W sensie, coś tu nie działa na inteligencję, a teraz jak założę... Teraz są na zręczność. Dobra, ej, to się jakoś dziwnie buguje, ale okej. Jeszcze tu może posprawdzam, czy na pewno wszystko jest na zręczność, żeby nie było. Zręczność, zręczność. O, i pasek mamy na inteligencję, zobaczcie. Kurde, jak to się buguje, no to nie powinno być tak, to powinno być na zręczność, z racji tego, że te buty nam poleciały przecież z toalety i od razu był to itemek dla zwiadowcy, więc no dziwne, ale teraz powinno być okej. Tak, teraz już jest na zręczność. Dobra, muszę to sprawdzać, bo zwróćcie uwagę, że no dziwnie to jest pobugowane, ale na szczęście możemy odbudować właśnie w ten sposób, że ubieramy dla siebie. No i tu Kunegunda, mając tam chyba z 2 albo 3 itemy na inteligencję, no nie była jakoś giga pomocna, musicie przyznać, więc to też nauczka dla mnie i dla was, jeżeli gracie bardem, żeby to sprawdzać, bo coś tu jest z tymi itemami nie halo. Dobra, klikamy dalej, mamy już 90 wieżę, także tylko 10 nam zostało do końca. Znowu mamy pierścionek na siłę, no ale on nam za dużo nie da, wiadomo, więc rozmontowanko, mamy jeszcze dzisiaj 4, więc na luzaku. No i okej, lecimy dalej. Kurczę, fajnie idzie ta wieża, nie? W sensie myślałem, że mniej jej ubijemy. Ja tu bym co prawda się wolał skupić na takich rzeczach, które nam dają expa, chociaż już i tak troszkę tych leveli wbiliśmy, no ale tak czy inaczej jeszcze możemy poklikać, powiedzmy z 25 prób około, jeżeli się uda to spoko, jeżeli nie to lecimy dalej, a jeszcze tak jak wspomniałem, potem zrobimy skana i
sprawdzimy, czy będziemy w stanie jeszcze jakąś wieżę ewentualnie zrobić, bo tu tak jak mówię, no i tak troszkę tych wież nam padło. W ogóle mamy, kurczę, 286 level, a my już powoli tą wieżę kończymy, nie? Przeważnie to był jakiś tam 310 poziom, 320, no ale gierka bardzo szybko idzie. Zresztą no to też nie jest tak, bo jak tutaj dojdziemy już do jakichś ostatnich pięter, tam 98, 99 setka, to na to już troszkę będziemy musieli czasu poświęcić, w sensie troszkę poczekać, żeby były jakieś sensowne procenty. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy szkaradnego demona. W ogóle tą piramidę szaleństwa to wydaje mi się, że już zamkniemy dzisiaj tak swoją drogą. Mamy coś dla Magusia na wszystkie staty, nie ma sensu w ogóle tego trzymać. Lecimy do rozmontowania, lecimy dalej. Teraz mamy potwornie różowego zajączka. Muszę pamiętać, żeby nie pokonać swojego odbicia, żeby je po prostu zostawić. To też jest bardzo istotne, żeby się tutaj nie rozpędzić. No ten zajączek to jest zwiad, dokładnie też nam padnie, 287 level. Mamy coś na zręczność, plus 17, rozmontowanie, nie ma sensu, za mało daje, żeby w ogóle wymieniać. No i teraz Banshee, Banshee jest z magiem. Pierwsze dwie próby dość obiecujące, teraz troszeczkę słabiej, no ale tak jak mówię, ona raczej też nam jeszcze padnie. Tam było zaledwie 31 tysięcy. No dawaj, dawaj, lecimy. Już w ogóle znowu jesteśmy na etapie, gdzie musimy to odbicie lustrzane odkładać, w sensie no zostawiać, nie ubijać, także strasznie, strasznie szybko to idzie. Już mam, powiedzmy, flashbacki z poprzednich postaci, że cały czas jest to samo robione. No ale dobra, Banshee, no kurczę, dokładnie, myślę, że padnie. Mamy znowu coś dla Barbara, może znowu upgrade, plus 65, więc jak najbardziej. Znowu troszkę pancerze na minus, ale no 65 stat to jest bardzo dużo. Zamieniamy sobie tutaj runki, 15%, no i dobra. I lecimy dalej w tym momencie. Teraz tak, to tak jak mówię, zostawię, w ogóle tu śmiesznie to wygląda, ale niech będzie nasze odbicie lustrzane zostawione. No i mamy twierdzę posępnego czerepu. Na nią mieliśmy tam 0,65%, więc nie za wiele, no ale z racji tego, że tam powymieniliśmy te itemki u Kunegundy, w sensie naprawiliśmy je, że tak powiem, to może tutaj troszkę wzrosło, więc powiedzmy, że jeszcze jego postaramy się ubić, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Pójdziemy do Tornada, bo Tornada co prawda nie mamy w tej rozpisce naszej tych procentów, no ale Tornado powinno paść. Znowu broń dla wojownika, co ciekawe, 15%, no chyba nie wymieniam, nie? W sensie rozrzut górny fajniejszy, ale nie jakiś wybitny, 4 średnie, runkę bym musiał też wymienić, to dobra, nie ma sensu, tylko po prostu lecimy sobie do rozmontowania i okej, na razie się wstrzymam, jeżeli chodzi o tą twierdzę posępnego czerepu. Strasznie tu muszę się pilnować, żebym... Dobra, to na razie zostawię. Strasznie się muszę pilnować, żeby nie kliknąć czasem tego odbicia. Ej, tu się... A, przez chwilę tło było inne, zauważyliście? Przez chwilę tło było takie, o, jak w Tornadzie, a może to się buguje? Tak, to się chyba buguje, jak wejdziemy do Tornada i potem tutaj to jest inne tło. A jak tutaj, a jak zrobimy tak... I tak, to nie, to tutaj się tylko buluje. Dobra, ciekawa sprawa, nawet nie wiedziałem, ale okej, lecimy dalej. Tu jeszcze może jakiś 289 level z tego Tornada wbijemy. Już mamy to Tornado w ogóle fajnie dopchane. Widziałem, że nawet bardziej niż co niektórzy, którzy mają tam około 300 level. No natomiast oni bazują na tym, żeby po prostu tą strefę mroku dalej klikać i żeby z niej pozyskiwać expa. Jeżeli chodzi jeszcze o ten Esteros, to mogę posprzedawać, to na razie pozostawiam. To jeżeli pokonalibyśmy tą rudą ślamazarnicę, mam nadzieję, że to nam się uda w ogóle, to tutaj, dobra, to możemy posprzedawać. To bardzo możliwe, że kolejnych dwóch również uda nam się pokonać, także to też by było na pewno git, bo też sporo expa byśmy za nią dostali. Dobra, lecimy dalej. Teraz jakiegoś zwiada mamy, on chyba jeszcze padnie dokładnie. Ej, nie daje nam to jakoś nie wiadomo ile expa. Myślałem, że bardziej tutaj podekspimy na tym Tornadzie, no ale wygląda na to, że nie. Dobra, tu w ogóle już drogie itemy, więc ja się staram te tańsze sprzedawać, a te droższe jeszcze zostawiać. Cały czas ładujemy w te statystyki, żeby na pewno się wzmocnić jak tylko mocno możemy na tak jak mówię, ten Esteros, bo to jest chyba taki final boss, powiedzmy, dzisiejszego odcinka i na niego najbardziej liczę, żeby nam się udało pokonać. Dobra, tu nam jeszcze padło, tu możemy dać do kotła, więc super. Tutaj cyk, a ja w ogóle jeszcze dzisiaj nic nie dawałem do toalety. Dobra, to możemy dać jakieś buciki dla Mariuszka, niezbyt dobre, chociaż znowu zbugowany pancerz, ale dobra, zrobimy, chociaż one nie zabierały za dużo, a może ze względu na ten pancerz to byśmy go dali, no ale kurde, my na Mariuszu mamy 17 tysięcy pancerza, przez to, że te itemy się bugują. Dobra, nieważne, nieważne, lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Ryczałda. Ryczałd to jest maguś jeszcze, więc może też by padł. 329 to Tornado, boże, już się zbliżamy znowu, niedługo nam zostanie tylko 100 do pokonania
i znowu będzie ten blok. Strasznie to wszystko szybko idzie, nie? W sensie teraz to tak naprawdę chwila, moment, jakoś to tak się wydaje i już jesteśmy na tym bardzo, bardzo późnym etapie tej gry i mamy 289 level. Teraz mamy jakiegoś wojownika, ale okej, on jeszcze padł, dam nam jakieś buciki. Teraz mamy kogo? Teraz mamy Magusia. Dobra, levela to już z tym tornadem raczej na pewno nie wbijemy. Troszkę tutaj popchnęliśmy, jakiegoś golda żeśmy nafarmili, więc lecimy w wytrzymałość zdecydowanie, cyk. No i teraz tak, co ja jeszcze mógłbym tu pokonać? Hemoridor, na pewno jakieś fajne procenty są, znowu pająki, więc powiedzmy, że ubijemy. No nie da mi to za dużo expa, więc w ogóle nie wiem, czy jest sens to klikać na takich niskich procentach, ale dobra, udało się pokonać, więc niech będzie. Od razu możemy obejrzeć, czy tutaj fajne kryty siadły, no ale wydaje mi się, że tak, dokładnie, 19 milionów 23, 37 milionów expa, no to jest no bardzo, bardzo mało. Od razu to możemy sprzedać, możemy jeszcze dać jedną statystykę, tego już pokonaliśmy, no i teraz mamy, wygląda na to, że tą rudą ślamazarnicę. Może ja tu zrobię jeszcze na szybko skana, żeby zobaczyć, jak to wygląda, a w tym czasie sobie po prostu zaczniemy tą rudą ślamazarnicę klikać, bo i tak już trochę leveli wbiliśmy, jakoś to tam fajniej wyszło, powiedzmy. No a tak jak mówię, jak tą uda się pokonać, to potem chyba 7 i 8 również pada bez problemu. Nie no, co jest z tymi lochami? Ja nie wiem, czy ten kalkulator jakoś źle liczy dla tego barda, czy o co chodzi, że tu nam 0,50% tak łatwo pada. W tym momencie na rudą ślamazarnicę mieliśmy 0,71 dokładnie. Na hemoridor mamy 0,16, na tego szkieleta żołnierza, ej, na wieżę mam, o Boże, na wieżę mamy 0,00. Dobrze, że tego bardziej nie klikałem, no ale to jest to właśnie, kilka wież nam padło praktycznie za darmo, no i teraz już kolejna wieża, bardzo, bardzo duży przeskok i znowu małe procenty. No ale na... Mówię, na rudą ślamazarnicę mieliśmy 0,71, padła po trzech grzybach, twierdza posępnego czerepu 1,15, to jeszcze możemy poklikać i uświęcona tradycją szkoła magii 2,24, zapomniałem o tym. Też jeszcze do tego pójdziemy. Ale dobra, teraz mamy królową matkę. Ta królowa matka chyba również powinna paść. To jest zwiad, ja myślałem, że tu będzie dwóch wojowników. Ale no mówię, jak nam siądą kryty z jakiegoś wysokiego rozrzutu, to raczej powinniśmy tą królową matkę również ubić. Dokładnie, i mamy 290 level. Dobra, może ja sobie pooglądam, jak to wyglądało. Tu epiki zawsze na propsie, żeby zostawić, żeby po prostu mieć nawet do kibelka. Więc powiedzmy, że to sprzedam, to sobie odrzucę i niech to na razie tak będzie. Pyk, okej, obejrzymy. Najpierw tą rudą ślamazarnicę, bo to jestem ciekaw, jak wyglądało. Pierwszy kryt, drugi kryt. Okej, czyli trzy krytyki, ona żadnego. No dobra, no to nie było wcale jakieś takie ciężkie, zważając na to, że już mamy 50% tego kryta. No i teraz królowa matka, bo tu już wchodziły w grę uniki najprawdopodobniej. Bardzo mocny hit na początek. A, też trzy kryty wystarczyło, no dobra, no piękny jest ten bard, no nie powiecie mi, że nie, cudowny jest ten bard. No i teraz mamy pudla miniaturę, to już jest wojownik, tutaj tak samo wydaje mi się, że trzecia jakość nutki i będzie bez problemu do ubicia i to nam da chyba 291 level, także no już tu jesteśmy, można powiedzieć, na prostej drodze do tego, żeby wbić ten 300 poziom, także no super, nie? Super, powolutku będziemy tutaj się, że tak powiem, boostować, jeżeli chodzi o ten level. No ja i tak jestem zadowolony, bo no Bart miał być na tryhardzie, no i top 10 międzynarodowego serwera po jakby dzisiaj w ogóle chyba mija miesiąc tego serwera, w ogóle teraz to do mnie dociera. Po tym miesiącu, no to jednak jest chyba ok wynik i mam nadzieję, że po prostu jesteście zadowoleni, że tak to wygląda. No tak jak już wspominałem, serwer nie ma jakiegoś giga dużego poziomu, ale tak czy inaczej raczej idzie mi tu całkiem, całkiem nieźle, więc tak jak obiecałem, tak też jest. Dobra, Górołaz to już jest kolejny blok, także totalnie go nie ubijemy, no ale tak jak mówię, 291 level i teraz możemy jeszcze przejść do tej szkoły magii, no to też nam nie da za dużo expa, ale raczej ubijemy w chwilę, biorąc pod uwagę, że mamy ponad 2% na to, to możemy, powiedzmy, po drodze również się tym zająć, może jakiś epic fajny poleci, no tu zwykły itemek, o, za 3 miliony, ej, to drogi, to dobra, to zrobimy to w ten sposób, możemy jeszcze obejrzeć, tutaj na przyspieszeniu, wydałem póki co chyba jakoś 600 grzybów, wiecie? I kurczę, zobaczcie, jak to, jaki progresik fajny zrobiliśmy, no ale to jest to, dzięki temu, że mamy ten kalkulator, wiemy co klikać, to idzie naprawdę, naprawdę przyjemnie. Dobra, lecimy dalej.
Tak jak mówię, na tego mamy jeszcze ponad 1%, więc dokładnie, raczej go ubijemy. Po raz kolejny broń dla wojownika, ciekawostka. Tu już nam daje plus 10, mam jeszcze rozmontowanie? Nie, nie mam dzisiaj. Dobra, no to zrobimy może w ten sposób. Szkoda, że ta wiedźma, kurczę, nie działa, jak nie ma wszystkich zwoi. Dzisiaj by nam się to przydało, no ale jest jak jest. Okej, teraz mamy wojownika postępnego czerepu. Wiecie co, ja może jeszcze w międzyczasie zrobię jakiegoś skana. Tu już jest na pewno końcówka, tu już w ogóle to, co chciałem poubijać, to poubijałem. Natomiast może jeszcze na coś tam nam jakieś procenty wzrosły. To w ogóle też te runki bardzo boostują, nie? No kiedyś pamiętamy, że nie mieliśmy na tym etapie na przykład 17% dodatkowych obrażeń od czegoś tam, więc no te runy zdecydowanie na tej naszej postaci nam tą postać boostują, także dlatego też to o wiele wszystko szybciej pada, o wiele szybciej ten progres jest. Zresztą runki u nas, no i oczywiście runki również na naszych pachołkach. Dobra, mamy coś na inteligencję. To jest w sumie fajne dla nas, tak szczerze. Plus 36 nam daje, a dla Mariuszka ile? Plus 35. Dobra, to może Mariuszkowi damy. Tu w ogóle Mariuszek też z tymi klejnotami jakiegoś szału nie robi. Ale powiedzmy niech będzie. Wbiliśmy 292 level. Kurde, no to my już naprawdę jesteśmy na bardzo prostej drodze do tego, żeby udało nam się wbić ten 300. Dobra, mamy 293. Fajnie to pada, dość prosto. To mogę w sumie sprzedać, bo to nam daje więcej kryształu. Jak wyglądają te procenty? Szkoła magii niecały 1% i na tego wojownika, którego już ubiliśmy, mieliśmy 0,86. Dobra, to tą szkołę magii chyba jeszcze ubiję, to jest w ogóle mag, więc też powinno się udać. No niecały 1% to jest sporo. Mówię, no to jest 280 poziom. To nam da tyle expa co nic, ale możemy spróbować, powiedzmy tam jakieś 50 sportowych grzywów, a jak się nie uda, to na kolejnym odcinku już padnie za darmo. To i tak nie jest jakiś totalny game changer, żeby go ubijać. Tak szczerze mówiąc, no ale tak czy inaczej bardzo, bardzo fajnie nam to wszystko idzie. Jeszcze jak połapiemy teraz te pupile, bo tu naprawdę dużo jeszcze nie mamy złapanych, jak nam te statystyki zbustują te pupile i tak dalej, no to będzie coś pięknego, jeżeli chodzi właśnie o te statystyki i o te lochy potem na tym bardzie. Dobra, ten loczard nam nie pada, to szkoda w ogóle grzybów na taki mały level. Okej, teraz mamy panterę. Pantera to jest zwiad, zobaczmy jak tu z nim będzie wyglądać. To może jeszcze go ubijemy. Jakieś, tak jak mówiłem, jakieś uniki i tak dalej, jakieś kryty z naszej strony, ta panterka powinna paść, dokładnie. Mamy jakąś klatę, ta klata też daje dużo, no to musimy robić tak. No znowu muszę niestety wyrzucać te itemy, no ale jest jak jest. Teraz jest ludojad. Ludojad to jest zwiadowca po raz kolejny, więc może też by się go udało jeszcze pokonać. W sumie to nie wiem, czy tą broń może byśmy, no ale kurde, zamieniać runę, robić tam jeszcze chyba dziurę, tak? A nie, bo my już tej broń nie mamy, dobra. To nie było tematu w takim razie. Mamy już 6 na 10, więc możemy klucz do cyrku grozy w tym momencie wykopać w kopalni. W ogóle też mamy już trochę salek 15, to wam też nie powiedziałem, jak pokazywałem gildię. Mamy już trochę salek 15 w tej gildii, dokładnie raz, dwa, trzy, cztery, więc no 4 salki 15 to już jest nie taki zły, powiedzmy, procent na tego czarnego gema, żeby wykopać, no ale niestety jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby to zrobić na tym naszym bardzie, więc no te czarne gemy by na pewno bardzo mocno zbustowały, nie? W ogóle tutaj i naszych pachołków i nas, tak żeby te lochy pewnie padały tago, no ale niestety nie udało nam się tego czarnego gema wykopać, żadnego jeszcze, więc będziemy musieli cierpliwie poczekać. Dobra, no ten ludojad nam padnie czy nie padnie, powiedzmy, że jeszcze jest opad, okej, mamy 294, jest jakiś paseczek dla zwiadowcy, zobaczmy. Plus 39, to jest fajne, tylko nie wiem, czy się znowu nie zbuguje, będziemy musieli zerknąć, ale to za chwilkę. Tu zrobimy cyk, tutaj pyk, dobra, no i co? No i dokładniej, mamy na inteligencję. Ej, to my to musimy za każdym razem, nawet jak nam leci ze strefy mroku, to musimy to robić w taki sposób, żeby działało, nie? No dziwne, tak chyba być nie powinno, no ale powiem wam, że często jest tak, tu w ogóle maguś teraz, często jest tak, że jak mamy jakąś tam nową klasę, to właśnie coś z tymi itemkami jest nie tak. Z tego co pamiętam, to na łowcy demonów było to samo, że po prostu jak on wyszedł, w sensie, że również tam coś było nie tak z tymi itemkami ze strefy mroku, wiecie, z wieży, i jakoś to tam nie działało tak jak powinno, dopiero później to naprawili, więc no niestety, no po prostu musimy pamiętać o tym, żeby to w ten sposób naprawiać, żeby tutaj na siebie zakładać na chwilę i wtedy działa wszystko ok, więc no nie ma tragedii, no ale jest to oczywiście jakiś błąd, tak to nie powinno być. Dobra, czy tego Dragora ubijemy? Nie wiem.
Tu możemy sobie zrobić po raz kolejny skana, żeby w ogóle zobaczyć, czy jest sens to klikać, jakie są na to procenty, więc znowu to robimy. Mamy już, no fajnie by było ten 295 dobić, nie? W sensie to by był taki okrągły. Natomiast tak, może w tym momencie spróbujemy sobie poszukać jakichś jeszcze gemików, w sensie gemików, bardziej klucza po prostu do tego cyrku grozy, no ale przy okazji może jakieś gemy nam wylecą. Tu w ogóle gem 145, Jezu, jakie to jest stare, dobra, no to zrobimy tak, są już te procenty. 0,63 na tego Dragora. Ej, to nie jest wcale tak mało, w sensie jak na to, ile on nam da expa, to możemy popróbować, ale dobra, może jakieś skipy, może by się udało na odcinku ten czarny gemik wydropić chociaż jeden, byłoby super. Tu mamy 3,72, czy my mamy, o, tu mamy 280, dobra, więc jak najbardziej wymienimy tutaj. Lecimy dalej, znowu mamy na zręczność jakiś, ten razem 393, tu mamy 372, tu mamy 350, dobra, no to ten, kurde, no nie leci nam ten klucz do tego cyrku. Tu mamy coś znowu na Barbara, 354, czy jest nam to w ogóle potrzebne? Barbar to chyba miał akurat dobre gemy, no tu mamy 349, powiedzmy dla tych kilku statystyk możemy podmienić. O, duży na zręczność, ok, 419, no teraz mamy Magusia jako przeciwnika, więc ta Kunegunda jakoś tu dużo nie pomoże, no ale wiadomo, że skoro nam coś takie odropnęło, to czemu by nie. Dobra, teraz mamy coś na szczęście, kurde, no w ogóle nam nie leci ten gemik, w sensie ten klucz do lochów, nie? Znowu mamy coś na siłę, 370, w sumie to mały, to nawet nie patrzę. Lecimy dalej, ok, mamy to. No dobra, jakieś tam gemy wymieniliśmy, coś tam w tym, ten cyrk grozy się odblokował, to może jeszcze jeden w takim razie skan i w tym czasie będziemy klikać tego Dragora, bo powiem wam, że no 0,60% to oczywiście nie jest jakoś wybitnie dużo, natomiast nie jest też mało, więc tutaj może jakoś by się jeszcze udało dobić ten chociaż 295 level, no bo to już tak jak wam mówię, procenty są naprawdę małe na wszystkie praktycznie lochy, jakie tylko i wyłącznie mamy, no ale dobrze by było jeszcze tu ewentualnie troszkę zboostować tą naszą postać. 7 milionów, 14 milionów, już się wczytało to? Wczytało się. 0,75 na bagiennego Dragora, na tego fałszywiusza 1,10, na cyrk grozy mamy w mroku 0,08, więc no nie, cyrku grozy w tym momencie zdecydowanie nie ruszymy, w ogóle nie ma totalnie sensu zaczynać, no to powiedzmy, że na tego Dragora, no tak może, nie wiem, ze 100 sportowych grzybków, może 150, coś takiego, 0,75% to jest naprawdę spoko wynik, no jest magiem, więc mówię, nie oszukamy go żadnymi tam naszymi umiejętnościami pasywnymi, typu uniki, typu jakieś tam może, chociaż nie, Barbar w sumie nie blokuje, może jakieś kryty z naszej strony, no bo tutaj walka z magami, wiadomo, Barbara to jest to samo co walka normalnego maga z magiem, no ale no zobaczymy, no jeszcze trochę poklikamy, zobaczymy jak to wyjdzie, jeżeli on jego by się udało ubić, to może jeszcze byśmy poszli do Tornada, może jeszcze jakoś ten 295 byśmy dobili, żeby tak zakończyć na takim ładnym, okrągłym levelu. Nie wiem, który mieliśmy, chyba mieliśmy 283 na starcie, 284 wbiliśmy tymi pupilami, więc no trochę progresu żeśmy zrobili. Na następnym odcinku, nie wiem kiedy będzie, zobaczymy, w każdym razie na następnym odcinku wydaje mi się, że już ten 300 level bez problemu nam na tym bardziej wpadnie, nie? Więc to jakby na pewno na duży plus, że tak to po prostu będzie wyglądać. Kurczę, no co chwilę jakaś taka bliższa próba. On ma w ogóle 20, prawie 6 milionów HP, a tu co chwilę mu zostaje 2, 3, 4, 5. Także no to nie jest za dużo. I dobra, dobra, ej, udało nam się. Jezu, on nam dał, zobaczcie, on już dał nam około 2 trzecie levela. To oni już tu naprawdę bardzo dużo dają. Mamy punkty życia 3%. Możemy je zamienić za jakieś, no powiedzmy za, chociaż nie wiem czy jest sens, dobra, niech będzie to może w ten sposób, żeby tu już nie wymieniać jakichś jednoprocentówek, że tak powiem, no niestety nie możemy tego rozmontować, więc sobie wyrzucimy, dobra, czyli nam padło i teraz tak, wojownik postępnego czerepu, tu jeszcze popróbujemy go poubijać. Zobaczymy jak to pójdzie, jeżeli o niego chodzi. No tu też, no 67 milionów HP, tu co chwilę jakieś bliskie próby i tak dalej. No jeżeli jego ubijemy, to na pewno uda nam się już ten 295 level dobić. A jeżeli by się nie udało, to może jeszcze, tak jak mówiłem, jakieś tornado. Więc powiedzmy, że ze 100 sportowych grzybów, no to już jakby im dalej w las, że tak powiem, w tej twierdzy posępnego czerepu, tym ciężej, każdy kolejny przeciwnik jest mocniejszy. Mimo że no tu widzimy, próby są co chwilę jakieś bliskie,
Unikę, no to jest wojownik, nie? Więc tu w dalszym ciągu podtrzymuje, że kurczę, uniki i tak dalej, i to siądzie, no ale tu też wiadomo, że nie będziemy na jednego przeciwnika wydać po 500 grzybów, czy tam coś koło tego, bo totalnie mija się to z celem, powiedzmy, na tym etapie, gdzie za jakiś czas to padnie. No, zrobimy znowu taki odcinek i znowu pewnie wbijemy z 10 albo 15 leveli, tak samo jak zrobiliśmy tym razem. Dobra, powiedzmy, że jeszcze 45 sportowych grzybków, tak jak mówiłem, tak tylko, żeby zobaczyć, może się uda, może się nie uda, no i potem jeszcze pójdziemy ewentualnie do tego tornada, żeby może tam kilku pokonać i ten level okrągły po prostu dobić, żeby już mieć to z głowy. Dobra, jeszcze 15, no nie padnie nam chyba, nie? W sensie 8 milionów, tam 7, no były takie próby fajniejsze, ale 3, 2 i dobra, za jednego grzybka możemy obejrzeć, jak to wyglądało. No tu może skipnę, Barbar za wiele nie zrobił, Maguś tak samo, no Kunegunda też, tu widzimy, że tych uników, no tu, no bardzo słaba próba ta ostatnia akurat, ale trudno. Dobra, lecimy do tornada. W tornadzie mamy Maga i od razu nam padł, zobaczcie, to musimy sprzedawać niestety, no ale jest jak jest. Teraz mamy zwiadowcę, więc on chyba też nam padnie dokładnie. Teraz kto? Teraz wojownik tak samo, mamy jakiś wisiorek, tu jeszcze troszkę golda, żeby też bić 300 w tym HPM. Tu w ogóle też zwróćcie uwagę, że będziemy mieli 3 dni eventu Golda, więc też te statystyki się zboostują i może znowu po evencie coś w tych lochach ruszymy, nie? No tak to działa na tym etapie, mamy w ogóle 2,95, tak to działa na tym etapie, że no tu naprawdę niewiele nam potrzeba, żeby te procenty na lochy fajnie wzrosły. Dobra, teraz mamy jakiegoś miałem mówić, że już go chyba nie ubijemy, ale okej, no jeszcze ubiliśmy, to powiedzmy, że jeszcze trochę poklikamy, to również nam padło, cyk, lecimy dalej, bardzo, bardzo to tornadko nam poszło, teraz jakiś zwiadno to bez problemu, tu w ogóle jaki drogi wisiorek był, no ale trudno, no musieliśmy sprzedać normalnie. Teraz mamy kogo? Teraz mamy wojownika, dobra, no to ten wojownik chyba padnie również, tak mi się wydaje, dokładnie. Mamy paseczek, lecimy dalej, teraz jest Maguś jakiś, okej, Maguś też padł, zawsze tak się nauczyłem, że na tym bardziej na magach przeważnie stajemy w tym tornadzie, no a tu jak widzimy ci magowie padają, dobra, więc jak to idzie tak przyjemnie, tu oczywiście znowu wrzucę trochę tych stat w HP, czemu by nie, żeby tak jak mówiłem dobić do 2300, jeszcze jedna, to może byśmy to 350 tornado przekręcili w takim razie, skoro nam tak ładnie idzie, tu 20 już 3000 siły, to jest w ogóle wojownik, ale jeszcze padł, tak jak myślałem, no i teraz mamy Magusia po raz kolejny na inteligencję, no co chwilę bliskie próby, co chwilę ładnie to wygląda, spójrzmy jak zostanie mu tam około 2 miliony HP, powiedzmy 3, coś takiego, taką próbę sobie zapiszę, chociaż kurde, no o, tam były 3 miliony. Ale nie zdążyłem, o, znowu były 3 miliony i znowu nie zdążyłem, dobra, muszę troszkę wolniej, dokładnie, sprawdzimy sobie tą próbę, jak to wyglądało, to jest oczywiście trik, neutral bawi, uczy, jak można coś takiego zobaczyć i teraz nam się to tu pokazuje, nawet jak nie zapiszemy. Okej, no 3 potężne buły, a on nam co? On nam też ten pierwszy krytyk i drugi kryt. Dobra, czyli my mu dajemy buły, on nam nie daje buł i to powinno paść. Wydaje się dość proste, ale zobaczymy. No jeszcze jednego hitka, jakbyśmy dosłownie ustali, to myślę, że by padło, ale no dobra, zobaczymy. Powiedzmy, że... Okej, nieważne, my mówimy, że jeszcze z 50 grzybków, to możemy do kotła wrzucić, mamy 2300 wytrzymałości, więc teraz lecimy z inteligencją znowu, teraz mamy kogo? Teraz mamy wojownika, dobra. Wojownik nam padł bez problemu, cyk, znowu tutaj dwie statki, teraz mamy teraz mieliśmy zwiadowcę, pyk, no i mamy 350 tornado, które jest po raz kolejny Magusiem. Dobra, to powiedzmy, że z 60 grzybków na tego maga i jak nam się uda go pokonać, to już kończę, już tutaj więcej nie dobijam, bo i tak levela raczej nie wbijemy tym samym tornadem, no ale 350 tak czy inaczej przekręcimy, więc powinno być gido, ile się w ogóle uda, a jak nie, to się zatrzyma mamy na 350, to też wcale nie będzie takie złe, żeby zakończyć po prostu odcinek. 42 minuty znowu bardzo dużo. Lożki wszystkie, jakie miałem wam pokazać, to wam pokazałem, więc w sumie nie musimy już nic tutaj robić. Dobra, jeszcze 10 prób na niego, no ale tak jak myślałem, no my się tu przeważnie na magu zatrzymujemy i tym razem chyba będzie dokładnie tak samo. Dobra, tyle. 295 level i pół, więc bardzo fajnie nam to wyszło, także ja osobiście jestem zadowolony.
Wszystko wam tutaj popokazywałem, jak to wygląda. 5 leveli, a w zasadzie 4,5 tylko i wyłącznie. I wreszcie dobijemy ten 300 level na bardzie, więc no już tak naprawdę niebawem. Wydaje mi się, że to już będzie kolejny odcinek, no ale to jeszcze wszystko zobaczymy. I tyle, bardzo fajny progresik. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Wszystko wam tu popokazywałem. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawiajcie kciuka w górę, oczywiście pamiętajcie o tym. Zostawiajcie suba z dzwonem, również pamiętajcie o tym. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz w opisie. No i możecie jeszcze pisać komentarze, jak tam wam idzie, jeżeli gracie Bardem, jeżeli ta klasa wam się podoba, no bo pamiętamy, że około miesiąc temu była jej premiera, to możecie po prostu pisać, jakie macie levele na tych Bardach swoich i jak to wam tam się prezentuje, jak to ogólnie wygląda u was, nie? Tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!